Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami. Już w niedzielę zainaugurujemy zmagania na boiskach Betclic drugiej ligi meczem z Olimpią Grudziądz. Ale zanim pierwszy gwizdek sędziego, spotkaliśmy się na ArcelorMittal Park celem podsumowania letniego okresu przygotowawczego i zapowiedzenia tego, co w najbliższych miesiącach będzie miało miejsce na Zielonej Murawie. A wszystko to, co najważniejsze dotyczące tych szeroko pojętych kwestii sportowych, omówimy w znamienitym gronie. W gronie zaproszonych gości znaleźli się dzisiaj pierwszy trener Zagłębia Sosnowiec Marek Saganowski, dyrektor sportowy Zagłębia Sosnowiec Grzegorz Kurdziel i nowy obrońca Zagłębia Sosnowiec Andrzej Niewulis. Witam Was, panowie, bardzo serdecznie. Witam Was, panowie, bardzo serdecznie. Też witam przedstawicieli mediów i z góry też dziękuję wszystkim przedstawicielom mediów, którzy nadesłali pytania drogą mailową. Gwoli informacji, konferencja prasowa będzie podzielona na trzy części. W pierwszej oddam głos zaproszonym gościom, żeby podsumowali to, co działo się w tych ostatnich tygodniach w klubie. Następnie oddamy głos Wam, dziennikarzom. Tutaj kolega jest przygotowany i ma dla Was do dyspozycji mikrofon. A w trzeciej części, jeżeli dane pytania się nie powtórzą, to pozwolę sobie zadać pytania, które zostały mi nadesłane. Zatem te wszystkie formalne części już omówiliśmy. Zatem jako pierwsze o zabranie głosu poproszę trenera Zagłębia Sosnowiec. Witam serdecznie. Przede wszystkim chciałbym tutaj przedstawić naszego nowego kapitana Andrzeja Niewulisa, którego dzisiaj wybraliśmy. Następnymi dwoma kapitanami zostali Kamil Biliński i Joel Valencia. Do rady jeszcze dołącza Mateusz Kos i Siutek. Tak więc dzisiaj to już zostało przez nas zatwierdzone i mogę ze świadomością i z pewnym szacunkiem powiedzieć tutaj, że siedzimy w gronie trener, dyrektor sportowy, kapitan i rzecznik prasowy. Jeśli chodzi o podsumowanie, to jestem bardzo zadowolony z tego okresu przygotowawczego. Pierwszy tydzień, bo dosyć szybko żeśmy zaczęli, pierwszy tydzień było tutaj takie dogadywanie się z zawodnikami, z którymi będziemy się chcieli pożegnać, czy zawodnicy, którzy chcieli odejść z klubu. Następnie budowaliśmy zespół tutaj z dyrektorem Kurdzielem. Ten okres taki był dosyć intensywny dla nas, ale największym zadaniem w tym okresie było, żebyśmy pojechali na obóz do Austrii, żebyśmy pojechali w składzie, który będzie mogli dysponować w następnych meczach już ligowych. To się udało i dzięki tutaj naszej ciężkiej pracy pojechaliśmy tak jak chcieliśmy. Rozegraliśmy 5 sparingów. Muszę przyznać, że jestem zadowolony przede wszystkim z ofensywy, ale także i z defensywy, bo w ofensywie strzeliliśmy 21 bramek, wygraliśmy mecz z pierwszą ligą austriacką 5-0. Tak więc no, te sparingi też nam dużo pokazały, że w kierunku, w którym zdążamy, w którym idziemy, to jest ten kierunek, który daje nam dużo w ofensywie, ale też i w defensywie. Nowi zawodnicy, którzy przyszli, a jest ich tutaj bardzo dużo, jestem bardzo podekscytowany pracą, współpracą z nimi. Każdy z nich daje dzisiaj 100% siebie na treningach, 100% poza treningami. Ale też bardzo ważne dla mnie jest, że zadania, założenia taktyczne, które sobie w dosyć prędkim, szybkim czasie musimy wykonać, wykonujemy. I w tych meczach sparingowych to było widoczne. Oczywiście, jak każdemu trenerowi jest potrzebny czas, bo te wszystkie fazy, które chcielibyśmy przepracować, to tak naprawdę dzisiaj żeśmy je tylko dotknęli. Ale tak czy inaczej jestem z tego bardzo usatysfakcjonowany, z tego, co dzisiaj drużyna pokazuje. Wiadomo, że te mecze ligowe, które są już przed nami, najbliższe w niedzielę, będą nas weryfikowały, ale ja patrzę bardzo optymistycznie z racji tego, że ta szatnia, która się dzisiaj buduje, która się scala, która się dogaduje, wygląda bardzo dobrze, są chętni zawodnicy do pracy, za co pełen szacunek dla nich.
Tyle co mogę dzisiaj powiedzieć. Przekazuję dalej mikrofon dyrektorowi. Dziękuję. Trener powiedział o przygotowaniach, ja powiem o faktach. Odkąd zaczęliśmy wspólnie pracę, na dzień dzisiejszy opuściło 18 zawodników tą drużynę, z czego 8 zostały skrócone te kontrakty, które mieli. Jeżeli chodzi o przedłużenia, przedłużyliśmy 9 zawodników, a nowe kontrakty z klubem podpisało 12 zawodników. 5 zawodników gra na zasadach obowiązujących kontraktów. No i musimy przejść do faktów. Zdecydowaliśmy się na rewolucję i trzeba powiedzieć wprost, nie jest to przebudowa, tylko jest to rewolucja. To, co powiedział trener, tworzymy nowy zespół i wchodzimy w proces budowy tego zespołu. I na pewno to, co trener powiedział, potrzebujemy czasu, zawodnicy potrzebują czasu. Na dzień dzisiejszy nie wygraliśmy ani nie przegraliśmy żadnego meczu. Nie wiemy, jak ta grupa będzie reagowała i na taki scenariusz, i na taki scenariusz, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że sezon jest długi. Natomiast z naszej strony tutaj wspólnie z trenerem możemy powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z procesu pozyskiwania zawodników. Uzyskaliśmy od nich informacje bardzo szczegółowe, jeżeli chodzi o chęć grania w klubie. I to każdy zawodnik, z którym ja czy trener prowadziliśmy rozmowy, jako pierwsze pytanie miał o chęci grania w tym klubie, o chęci rozwoju się w tym klubie i chęci pomocy w rozwoju klubu. Jeżeli chodzi o strukturę budowania kadry, na pewno zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie kilku zawodników, między innymi Andrzeja, którzy posiadają odpowiednie know-how. I dla nas jest to bardzo istotne, ponieważ oni pomogą nam w przyspieszeniu tego procesu. Jestem zbudowany pracą sztabu szkoleniowego, jakie instrukcje, jak postępują z młodymi, jak z doświadczonymi zawodnikami, jakie założenia taktyczne. Natomiast to zawodnicy, ci doświadczeni, będą pomagali trenerom w zarządzaniu meczami w trakcie tych meczów. I to know-how, które posiada Andrzej, wiemy, że przeszedł cały ten proces z Rakowem Częstochowa. Piotr Marciniec podobny proces przechodził z Polonią Warszawa. Grzegorz Janiszewski podobny proces przechodził z GKS-em Katowice. I to jest taka dla nas nieoceniona wartość, którą posiadamy w zespole. Chcę przekazać, że po prostu te ruchy były nieprzypadkowe. Jeżeli chodzi o naszą taką strategię, dla nas najważniejsze jest wprowadzenie odpowiedniej kultury pracy. I tak jak powiedziałem, obserwując z boku pracę i uczestnicząc też w rozmowach ze sztabem szkoleniowym, mogę powiedzieć, że na pewno jest zbudowany w właściwy sposób i sztab dba o wprowadzenie kultury pracy w zespole. A muszę ze swojej strony pochwalić zawodników, jak na to reagują i to, co powiedział trener. Obydwaj jesteśmy bardzo zbudowani pracą zespołu. No i to wszystko, o czym mówimy, ma doprowadzić do końca kultury przegrywania. Chcielibyśmy w tym klubie wprowadzić kulturę wygrywania. Żeby pojawiły się serie wygranych meczów, żeby przede wszystkim gramy dla kibiców. Wiemy, jakie oczekiwania mają kibice, wiemy, po jakim sezonie jesteśmy. Nasze wszystkie działania są skierowane w tą stronę. Natomiast muszę na sam koniec powiedzieć jedną rzecz, że nic nam się nie należy. Nic nam się w tej lidze nie należy, na wszystko będziemy musieli zapracować. Dziękuję. Andrzej? No, oczywiście. Witam wszystkich. Ja na wstępie na pewno chciałbym podziękować i przywitać się ze wszystkimi kibicami, bo bardzo się cieszę, że jestem w tym klubie, że mogę dołączyć do takiego klubu z taką bogatą historią. Wiele tu rzeczy na pewno bardzo ważnych zostało poruszonych. Ja ze swojej strony jestem zbudowany tym, co tutaj zostałem. I to jest nowa drużyna i nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać już, nie tylko ja, cały sztab i wszyscy zawodnicy. Już tego pierwszego meczu pracowaliśmy bardzo mocno, ale bardzo mądrze.
I to jest istotne. I dla nas na pewno każdy ten trening jest istotny, na tym się skupiamy, każdy najbliższy mecz i mówię, nie możemy się doczekać. Ja sam jestem głodny tych meczów, troszkę mi tych czasami sezonów pouciekało przez urazy, także cieszę się, że jeszcze raz, że mogę tu dołączyć i naprawdę fajnie, można czerpać nawet od tych młodych chłopaków tą energię, czy od całego sztabu naprawdę, także nie mogę się doczekać już tego pierwszego spotkania. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do naszych gości, to bardzo proszę o podniesienie ręki, a kolega przekaże mikrofon. Dzień dobry, Łukasz Maj, Zagłębie Zostawiec. Ja mam pytanie właściwie takie jedno może do wszystkich Panów. Jaki jest cel Zagłębia na ten sezon? Bo tak jak tu Grzegorz w pierwszej rozmowie z Piotrem, jak został dyrektorem, to powiedział, że o celach będzie chciał mówić, jak uda mu się zrealizować wszystkie transferowe ruchy. I teraz już jest kadra zbudowana, więc może chyba trzeba odpowiedzieć na to pytanie, o co gramy w tym sezonie. Przede wszystkim celem jest wygrywanie, to co tutaj dyrektor powiedział, meczu za meczem chcemy wejść w taką pasę wygranych meczy. A w grudniu będziemy mogli rozmawiać o jakie cele będziemy walczyć, bo tak jak tutaj mówimy, jest to proces tworzenia nowego, całkowicie nowego zespołu po takiej dużej, po takich dużych zmianach. Tak więc dzisiaj naszym celem jest najważniejszym przygotowanie się do pierwszego meczu niedzielnego i wygranie, zdobycie 3 punktów. A czy ta kadra, czy ci zawodnicy, których udało się pozyskać, to są zgodni z wcześniejszymi planami, czy zdarzyło się też, że trener czy dyrektor mieli w planach pozyskać innych zawodników, ale z różnych przyczyn nie trafili oni do Zagłębia? Powiem szczerze, że w 90 praktycznie procentach udało nam się ściągnąć tutaj, dogadać zawodników, tych, których chcieliśmy. Mamy 2 zawodników, którzy odeszli albo nie dogadaliśmy się z nimi, ale to oznaczało to, co tutaj dyrektor powiedział, pierwsze słowa, jakie zadajemy każdemu z zawodników, czy chcą grać w Zagłębiu, bo to jest dla nas najważniejsze. Ja chcę mieć w szatni zawodników, którzy będą walczyli za te barwy i zdają sobie sprawę, jaki to jest klub. I tak tutaj właśnie Pan powiedział, wracając do kadry z poprzedniego sezonu, to kontrakt został przedłużony tylko z Artemem Suchockim, no i tam nie licząc Mateusza Kosa i Kamila Jabłońskiego, którzy mieli kontrakty. Czy to znaczy, że nikt z tamtej kadry nie dawał takiej gwarancji, czy po prostu, czy Pan nie chciał nikogo zostawić, czy zawodnicy jacyś mieli propozycję pozostania, ale z nich nie skorzystali? To wyglądało tak, że niektórzy chcieli odejść, niektórzy chcieli szukać innych klubów. Z niektórych żeśmy my sami z premedytacją rezygnowali, ale ja już bym chciał zapomnieć o tamtej szatni, bo to nie będziemy ciągle wracać do tego złego. Dzisiaj mam szatnię, z której jestem dumny, dzisiaj mam zawodników, których chciałem. Dzisiaj dysponuję zespołem taki, jaki widziałem, przychodząc tutaj. I czy jak teraz patrzy Pan na ten skład, który jest obecnie, czy jeszcze widzi Pan potrzebę wzmocnień jakichś, czy to, co teraz jest, to już jest zgodne z Pana planami, oczekiwaniami? Oczywiście zawsze ten chciałbym mieć jak najwięcej zawodników do rywalizacji, bo moim zdaniem, jeżeli chce się wygrywać, musi być duża rywalizacja, dlatego że ci zawodnicy, nie ci, co są na boisku, ta pierwsza jedenastka, dyktuje to, co, czy wygrywamy, czy nie, tylko też zawodnicy rezerwowi, którzy naciskają jedenastkę i nie pozwalają im odpocząć, bo wiedzą, że jeżeli będzie jeden, drugi mecz słabszy, to wchodzi następny. Ja tak jeszcze ogólnie o lidze. Co można powiedzieć o tej drugiej lidze, bo dla kibiców Zagłębia to jest nowa rzeczywistość, bo wracamy tutaj po 9 latach, Pan i dyrektor mieli okazję pracować jako trenerzy w tej drugiej lidze nieco później. I tak z naszej perspektywy to się wydaje, że chyba nawet teraz jeszcze po zmianie regulaminu, że to będzie dużo trudniejsza liga niż pierwsza, bo tutaj
4 drużyny bezpośrednio spadają, 2 kolejne są zagrożone spadkiem w barażach. Na pewno jest to bardzo trudna liga, na pewno nie ma takiego dużego przeskoku między pierwszą a drugą ligą. Jest tu wielu zawodników, którzy są na początku swojej kariery i budują swoją markę w innych zespołach. Jest duża taka dysproporcja drużyn, jeżeli chodzi o budowę tego zespołu, bo na przykład Polonia Bytom utrzymała cały swój skład, dołożyła jeszcze bardzo wartościowych zawodników i możemy powiedzieć, że oni mieli zbudowaną kadrę już wcześniej. Wchodzi wiadomo Wieczysta Kraków, która dysponuje budżetem, którego zazdroszą jej kluby ekstraklasy i mogą sobie pozwolić na ściąganie zawodników z innej półki. Na pewno nie mogliśmy z nimi w żaden sposób rywalizować. Do tego dochodzi na pewno pod Beskidzie, gdzie przyszedł trener Brede i ściągają bardzo doświadczonych zawodników. I nie chciałbym zapomnieć o żadnym zespole, ale nasz obecny rywal Niedzielny tak samo dysponuje kadrą, która pozwala im myśleć o zajęciu bardzo wysokiego miejsca w tabeli. Na pewno mają takie cele. Kolejna drużyna, która już została wcześniej zbudowana, przeszła ten proces. My jesteśmy zupełnie nowym zespołem. Natomiast uważam, że posiadamy zawodników, którzy bardzo pomogą nam w procesie budowania tego zespołu. I chcę podkreślić, że taka była idea budowania tego zespołu, żeby młodzież, która jest w środku, została otoczona takimi liderami i ci liderzy mają pomóc im w rozwoju i pomóc klubowi w osiąganiu jak najlepszych wyników. I tak też patrząc na ostatnie, na poprzednie kilka sezonów drugiej ligi, to zwracało uwagę to, że spadkowicie z pierwszej ligi prędzej spadali dalej do trzeciej niż potem wracali do pierwszej. Tak było teraz z Sandecją, wcześniej Górnik Polkowice, Ruch Chorzów czy Olimpia Grudziądz. Czy teraz budując skład na ten nowy sezon mieliście też to na uwadze, żeby uniknąć tamtych błędów? Panie Łukaszu, znamy się, nie wiem, 28 lat. Zawsze pan jest największym pesymistą, jakiego znam, ale robi pan to z uśmiechem zawsze na ustach. Dlatego nie jesteśmy na pewno bardzo ambitnym klubem i ja mogę powiedzieć ze swojej strony po 14 latach nieobecności w klubie, że naprawdę ten klub funkcjonuje dobrze. Jeżeli wiem, po jakim jest okresie i ciężko jest to uwierzyć kibicom, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast od momentu, kiedy ja pracuję, czy trener pracuje, czy Andrzej tutaj przyszedł, my nie możemy powiedzieć naprawdę złego słowa na organizację klubu, czy warunki, które klub nam stwarza. Otrzymaliśmy budżet, w którym musimy operować. Jest to budżet drugoligowy. Natomiast cieszymy się, że zawodnicy do nas chcieli przychodzić i to markowi zawodnicy i dla nas to jest najważniejsze, że często my tutaj, osoby mieszkające w Sosnowcu, nie doceniamy tego, co mamy. A naprawdę mamy wielki klub i zapewniam, że wszystkie osoby siedzące tutaj chcą pomóc w rozwoju tego klubu i na pewno nie jest miejsce docelowe klubu w drugiej lidze, tylko myślimy wyżej. Natomiast to, co trener Andrzej, czy każda osoba związana z klubem, jesteśmy w jakiejś części procesu i w piłce nożnej przy rywalizacji ciężko jest jedną rzecz zaplanować. Stuprocentowe wyniki. Dzień dobry, Piotr Tubacki ze Sportu. Ja myślę, do pana dyrektora miałbym pytanie, bo wspomniał pan też Wieczystą, wspomniał pan te kwestie budowania kadry. Jakby pan tak orientacyjnie porównał te możliwości właśnie budowania składu kadry, możliwości organizacyjne ogólnie rzecz ujmując Zagłębia w porównaniu z resztą drugoligowców? No też pewnie pan rozmawiał z zawodnikami, z agentami, ktoś gdzieś tam się w środowisku mówi różne rzeczy. Jak pan by się postawił Zagłębie w tej hierarchii drugiej ligi? Na pewno bardzo wysoko, jeżeli chodzi o też ruchy, które wykonaliśmy, świadczą o tym, że udało nam się pozyskać wielu bardzo wartościowych zawodników. Natomiast nie ukrywam, że przegraliśmy rywalizację finansową, natomiast naszym głównym celem nie było przegrywanie rywalizacji finansowej. Naszym głównym celem było to, co trener i ja będę podkreślał, że chcieliśmy tylko zawodników, którzy z pełnym przekonaniem powiedzieli, chcę tutaj grać. Opowiem o sytuacji jednego zawodnika bez wymieniania klubu i nazwiska.
był tak zdeterminowany, żeby do nas przyjść, że zrobił wszystko. Zszedł ze swoich warunków finansowych, które posiadał w pierwszej lidze. Natomiast rozbiło się o kwestię klub. Nie było nas stać na zapłacenie dosyć zaporowej ceny za tego zawodnika. Także przekazuję tylko taką jedną z treści rozmów. Byli też zawodnicy, których my chcieliśmy pozyskać, ale wybierali pierwszą ligę i całkowicie ich rozumiem. Tutaj przeszkodą nie była marka klubu, chcieli do nas przyjść, natomiast w procesie swojego rozwoju indywidualnego wybrali pierwszą ligę i muszę powiedzieć, że postępowali słusznie. No, byli na takich etapach rozwoju, że z punktu widzenia takiego logicznego była to słuszna decyzja. No wiadomo, że w Zagłębie przychodziło w ostatnim czasie spore perturbacje. Wiadomo, że też po spadku miał Pan bardzo dużo pracy do wykonania, ale pytanie, czy miał Pan dużo bałaganu do posprzątania? Nie uważam, że to był bałagan. Trzeba było zająć się bardzo metodycznie wszystkimi tematami. Pierwszą naszą takim celem było rozwiązanie lub poinformowanie zawodników, że nie zostaną przedłużone kontrakty, żeby mieli też komfort w szukaniu klubów. Druga sprawa, stworzyliśmy z trenerem taką listę zapotrzebowania i ona miała bardzo wiele aspektów. Tam dochodziło do, przede wszystkim cechy mentalne dla nas się liczyły. I mogę potwierdzić, że te dwie listy, które przygotowaliśmy, ponieważ obydwaj w przeszłości pracowaliśmy w drugiej lidze, były bardzo spójne. Wiele nazwisk się powtarzało. I podam taki przykład, że trener był na bardzo krótkim urlopie, wiadomo, komunikowaliśmy się mailowo, smsowo, whatsappowo. I w pewnym momencie wysłałem trenerowi taką listę z bodajże 12 zawodnikami, że toczymy z nimi rozmowy i to, co trener powiedział. 10 tych zawodników od pierwszego momentu udało się pozyskać, czyli mieliśmy taką 90% skuteczność, jeżeli chodzi o rozmowy nasze. Natomiast nie byli to zawodnicy, byli to zawodnicy po prostu wytypowani przez nas. Później oczywiście w procesie dzwonienia agentów pojawiły się inne nazwiska i skorzystaliśmy z kilku okazji, które uznaliśmy, że są na rynku. Pytanie może do Pana Andrzeja. Tak, nic nie mówi. Słucham. Czy przychodząc do klubu spodziewa Pan się, że od razu zostanie kapitanem, no bo to szczególne wyróżnienie? Rzeczywiście, szczególne wyróżnienie. No nie spodziewałem się, aczkolwiek ja jestem gotowy na tą funkcję. Wiele lat pełniłem ją w Rakowie. Także z jednej strony bardzo dziękuję tutaj, ale wiem, że to jest wyróżnienie, tak jak tutaj Pan wspomniał, ale ja z chęcią będę tą pełnił funkcję, bo wiem, że po prostu jestem w stanie to robić. Dobrze. Pomijając już kwestię właśnie tej opaski, no to jest Pan jednym z najstarszych zawodników w drużynie, która ma dość niską średnią wieku, tak patrząc na pozostałych zawodników. Czy też przechodząc do Zagłębia, gdzieś było mówione coś o tej roli takiej mentora też właśnie, mając na uwadze Pana przyszłość w Rakowie Częstochowa, no że jednak, że będzie dużo od Pana zależało w kwestii takiego liderowania zespołowi. No tak, na pewno jest, jeśli chodzi o przywództwo, jeśli chodzi o kapitana, wielu ma różne cechy. Ja staram się mieć bardzo takie pozytywne podejście i naturalnie jestem w stanie pomóc czy tym młodym chłopakom, ale to nie tylko młodym, bo często też nawet starsi zawodnicy mają pewne jakieś dołki i tak dalej. Piłkę już trochę tych lat gram, więc mam to doświadczenie i na pewno kto tylko będzie chciał, to będzie korzystał, ale mówię, u mnie to wychodzi naturalnie, często widzę po prostu kogoś, to też potrafię gdzieś tam porozmawiać, no ale to są pozaboiskowe sprawy, ale też jest ważna rola na boisku. Tam pełnię rolę, można powiedzieć, takiego szefa w obronie, zarządzam. Także najwięcej tak naprawdę z bramkarzem widzę na boisku, więc tu jest ważne w tych naszych działaniach na boisku, jakie podejmujemy decyzje, więc to też jest istotne. Gdzieś nie obawiał się Pan, czy nie zraziło też Pana, może to, no to po prostu w Zagłębiu się w ostatnich miesiącach czy latach działo właściwie. Zbyt dużej stabilizacji tu nie było, częste zmiany trenerów, właściwie co okienko mnóstwo transferów. Gdzieś to Pana nie przeraziło to, co, no, o czym się mówi, o czym się słyszało też w kontekście klubu? Interesowałem się na pewno tutaj Zagłębiem Sosnowiec.
więc widziałem, jak to gdzieś z boku wygląda, ale tutaj po spadku nie będę ukrywał, że to Grzegorz Kurdziel i trener Marek Saganowski tutaj przedstawili mi ten projekt i po prostu też to się sprawdza, to co powiedzieli, to nie były jakieś rzucane słowa na wiatr, bo mówili o tej przebudowie i rzeczywiście uważam, że też była potrzebna, bo to też zdajemy sobie sprawę, że ci zawodnicy, którzy tutaj byli, to jakościowo na pewno nie odstawali, a wręcz przeciwnie, pewnie niektórzy, wiemy, nawet zmienili kluby, dalej pozostali w tych ligach, ale tu jest zbudowany zespół też mentalny, no. On jest zbudowany, tak zbilansowanie, jest tych trochę zawodników właśnie doświadczonych z tym, o czym właśnie tutaj dyrektor mówił, z tą historią, gdzie z tym doświadczeniem, gdzie robiliśmy te awanse. Chłopaki wiemy, jak to robić, te trudne momenty zawsze są w sezonie, więc to jest istotne. Więc mówię, ale i tak, mimo wszystko jestem bardzo zbudowany tym, co widzę na każdym treningu. Tutaj jeśli chodzi o treningi, jeśli chodzi o sztab, który nam robi treningi, to gdzieś wierzyłem, że tak to będzie wyglądało, ale rzeczywiście to jest poziom ekstraklasy i tu nie ma o czym mówić, tu mamy szansę rozwoju. Szczególnie tu chodzi o tych młodych chłopaków, że mogą zrobić jeszcze większy progres i my tu na boisku jako starsi zawodnicy chcemy pokazać to podejście na 100%. Tu nikt nie przychodzi gdzieś odcinać kuponów, wręcz przeciwnie. Ja mówię po sobie, nie mogę doczekać się tych spotkań. Ta liga, uważam, będzie bardzo ciekawa. Na pewno to, co widzę tutaj, to jestem bardzo zbudowany i pewny siebie. To daje mi i chłopakom pewność siebie. Ale zawsze to jest nie wiadomo, to jest liga, więc chcemy zacząć po prostu od zwycięstwa, ale skupiając się po kolei na nas, na swoich działaniach, a to jest proces, tak jak tutaj dyrektor mówił. Jeszcze jedno pytanie do trenera bym miał. Mówi pan oczywiście o tym, że jest wiadomo nowa drużyna, że dobrze przepracowaliście ten okres przygotowawczy, no i że liga was zweryfikuje. Natomiast wiadomo, że kiedy jest taka duża zmiana kadrowa, ci zawodnicy są praktycznie wszyscy nowi, no to zawsze rodzi się to pytanie, czy ten pana pomysł, ten model gry, musi pan go wprowadzić od początku, czy już w pełni zdążył pan wpoić zawodnikom to, co pan chciał im wpoić przed tym pierwszym meczem, no bo czasem się zdarza tak, że niektórzy trenerzy mówią, że no troszkę czasu jeszcze mało, jeszcze potrzebujemy się zgrać, a jak u was właśnie wygląda ta kwestia no tego przygotowania po prostu taktycznego pod względem tego, co by pan chciał grać w drugiej lidze? Przede wszystkim to, co chciałem przekazać w tym krótkim okresie czasu zawodnikom przekazałem. Te zadania, które sobie założyłem razem ze sztabem szkoleniowym, wszystko zostało zrealizowane. Tak, zgadzam się, każdy trener chciałby mieć dużo więcej czasu, trochę cierpliwości, bo mówimy tutaj o całkiem nowej drużynie. Ale tak jak powiedziałem na początku, te sparingi bardzo mocno mi utrwaliło to, że ci zawodnicy słuchają, wiedzą po co tutaj są. I te zadania, które przepracowaliśmy, robią tak jak mogą, na tyle, ile mogą. Oczywiście każda faza meczowa, którą żeśmy przerobili, to jest, tak jak mówię, dotknięcie tych faz, bo są różne fazy pośród w czasie meczu. I jest jeszcze dużo do zrobienia, nie ukrywam. Ale tak jak na tyle, ile nam czasu starczyło i na tyle, ile mogliśmy w tym okresie przede wszystkim na obozie skupić się na aspektach taktycznych, jak i zaczynając od otwarcia naszego, kończąc na wysokim pressingu, to żeśmy zrobili. Tomasz Kuczyński, Dziennik Zachodni, to jesteśmy przy trenerze, to dopytam. Chodzi mi o kwestię kibicowską. Pan już przeżywał poprzedni sezon, wiadomo jakie tu jest nastawienie kibicowskie. Czy pan tym wszystkim nowym ludziom wytłumaczył, że takich Łukaszów, Majów, ale już bez tego uśmiechu Łukasza, jest tutaj po kilka tysięcy na stadionie? Czyli innymi słowy, jak musicie odbudowywać teraz zaufanie? No, na pewno zaufanie musimy odbudowywać naszym zaangażowaniem na boisku, tak? Bo wynik jest zawsze rzeczą otwartą, zawsze wychodzimy po 3 punkty, zawsze wychodzimy po zwycięstwo, bo każdy z nas, który tutaj grał, czy ktokolwiek jest tutaj na sali, jest sportowcem, zawsze wychodzi się, żeby wygrać. Ale proszę kibiców o cierpliwość, o wyrozumiałość, o wsparcie tego nowego projektu, naszej drużyny.
bo tak jak tutaj wszyscy jesteśmy zgodni, widzę jak chłopaki pracują, widzę jak zawodnicy, jak są zaangażowani, nie tylko fizycznie, ale też i mentalnie, też i podczas odpraw taktycznych, podczas odpraw indywidualnych, jeśli chodzi o poszczególnych zawodników. Tak więc ja proszę tutaj o wyrozumiałość, o wsparcie takie, jakie widziałem, a ten zespół odda to, co ma oddać najlepszego. Pytanie do pana Grzegorza. Mówiliśmy o tych zmianach kadrowych, a proszę mi powiedzieć, czy można na dzień dzisiejszy powiedzieć, że kadra jest zamknięta, czy jeszcze może się coś wydarzyć? Do końca okresu transferowego nie można powiedzieć, że jest zamknięta, bo myślę, że nie będzie ruchów wychodzących może poza zawodnikami, którzy nie trenują z kadrą, natomiast jest jeszcze dwóch takich zawodników. Czyli? Kamil Bębenek i Śliwiński. To są zawodnicy, którzy byli w szerokiej kadrze w zeszłym sezonie, natomiast oni dostali pozwolenie na znalezienie sobie klubu. I to uważam, że będzie dla nich lepsza ścieżka rozwoju i to będą formy wypożyczeń z klubu. Jeżeli chodzi o przyjścia zawodników, rozmawiamy z trenerem, natomiast chcemy też zobaczyć, jak ten proces będzie przebiegał w trakcie meczów ligowych. Mamy czas, nie chcemy nastawiać się na to, żeby złapać byle jaką okazję na rynku, tylko chcemy się do tego dobrze przygotować. Jeżeli jakakolwiek z pozycji będzie wymagała wzmocnienia i trener przekaże takie uwagi, czy wspólnie ze swoim sztabem, rozmawiamy codziennie, to na pewno zastanowimy się nad tematem i przede wszystkim sprawdzimy, czy jest taka opcja na rynku. Bo jeżeli nie będzie takiej opcji na rynku i pozyskamy słabszego zawodnika niż mamy, to tego nie zrobimy. Tego nie zrobimy, jeżeli będziemy chcieli wzmacniać to jakimś, może nie konkretnym nazwiskiem, ale konkretnym zawodnikiem, który profilowo będzie pasował do naszego zespołu. Okej, i nowego kapitana też chciałem zapytać o kwestię kulisy szatni. Czy to ktoś wskazał palcem, że Andrzej Niewulis będzie kapitanem, czy było głosowanie? Mogę to ja to raczej powiem. Ja to zarządziłem. Jest to nowa całkowicie drużyna. Normalnie jak przychodziłem do klubów, robiłem takie wybory demokratyczne pośród swoich zawodników, których ja wymieniałem. Ale na dzień dzisiejszy to jest moja indywidualna, razem ze sztabem oczywiście, decyzja i się bardzo cieszę, że Andrzej to przyjął, bo tak jak powiedział, ja też tak oceniam i wszyscy oceniamy, jest to nasz generał, jest to moje przedłużenie na boisku, ale też bardzo ważne dla mnie jest, jak Andrzej podchodzi do samego treningu. I ci młodzi zawodnicy, o których tutaj z Akademii, którzy do nas dołączyli, widzą jak on pracuje, bo zawsze daje z siebie 100%, a to dla mnie jest bardzo ważne, bo to jest wynik jego profesjonalizmu. No to wróćmy jednak do kapitana. Ostatnie pytanie, praktycznie takie samo, które dotyczyło trenera, czyli tę waszą odpowiedzialność w kontekście bardzo wymagającego kibica Zagłębia Sosnowiec, który sobie prawie nie wyobraża, że gracie na trzecim poziomie rozrywkowym. Wiem, że mówicie o budowie drużyny, o procesie i tak dalej, ale wiadomo, jak kibic do tego podchodzi. Czy ja nie chcę narzucać na was żadnej presji, bo pewnie jest w Realu i w Barcelonie, ale tutaj też nie jest łatwo, czy pan to wie? Zdaję sobie sprawę i to tylko pokazuje, jak Zagłębia Sosnowiec jest dużym klubem, ale no prędzej czy później, czy dla młodych chłopaków, jeżeli chcą osiągać jakieś wyniki, to jest prędzej czy później nieuniknione, więc dla nich im szybciej dotknąć tego, tym lepiej. My jesteśmy do tego już zaadaptowani, wielu z nas, dlatego ta kadra jest zbudowana właśnie w takim stylu, gdyby grali sami młodzi chłopacy, mogło być trudno, więc zdajemy sobie sprawę, ale wierzymy w to, że po prostu my dając siebie właśnie o tym zaangażowaniu, o którym trener mówił 100%, to będzie wpływać na wyniki i wiemy, że właśnie wygrywając, kibice nas będą nieśli. Chcemy zbudować tutaj twierdzę i to u siebie. No i tak to właśnie wygląda. Tutaj było dużo ogólnych pytań, teraz może trochę bardziej szczegółowe, jeżeli chodzi o kadrę. Pytanie do trenera, bo w drugiej lidze jest obowiązek gry dwóch młodzieżowców na boisku. I jak u trenera wygląda ta hierarchia młodzieżowców? Czy to nie jest tak, że przynajmniej można się było domyślać, że w tej chwili jednym z młodzieżowców będzie bramkarz, bo mamy
dwóch do wyboru, plus jeszcze jest doświadczony Mateusz Koski, drugi młodzieżowiec, to będzie zawodnik w polu? No tak to będzie wyglądało. Na pewno zawodnicy z Akademii, którzy do nas dołączyli, których żeśmy zobaczyli, młodzieżowcy, zdali egzamin w tych meczach sparingowych. Wiemy sobie, każdy z nas wie, że jednak mecz ligowy, a mecze sparingowe troszeczkę inaczej wyglądają, ale ja bardzo wierzę w tych zawodników, którzy do nas dołączyli z Akademii. Jestem bardzo zadowolony z nich. Także też dołączył do nas Miłosz Pawlusiński, który jest młodzieżowcem, ale nie z naszej Akademii. Też pokazuje, że gra na tym poziomie, inaczej może, gra przeciwko Miedzi Legnica, która jest głównym kandydatem do wejścia do Ekstraklasy. Gra jak równy z równym, a nawet często fragmenty meczu wyglądały tak, że my prowadziliśmy tą grę tą całą młodzieżą. Wygranie 5-0 z ósmym zespołem ostatniej ligi austriackiej, no to też pokazuje, że ta młodzież, która w tym meczu występowała, daje radę. Czyli można powiedzieć, że ci młodzieżowcy, jeżeli będą grać, to nie dlatego, że musi grać młodzieżowiec, tylko dlatego, że dają radę, tak? Często bywało tak, że na pozycję młodzieżowca to grał taki zawodnik, który, jak ktoś tak źle mówiło, że najmniej złego mógł zrobić w zespole, a tutaj, że będą grali, bo są do tego przygotowani, tak? Tak, oni są do tego przygotowani, tak jak powiedziałem, w tych meczach kontrolnych, które żeśmy rozegrali, żaden z nich mnie nie zawiódł. Każdy z tych młodzieżowców, który dzisiaj jest w tej kadrze, zasłużyli, wywalczyli na boisku sobie tą sytuację. Tu dyrektor przed chwilą powiedział o tym, że Kamil Bębenek dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu, a on też jest młodzieżowcem i takim właściwie z tych, którzy tutaj grali, byli najbardziej ogranym. To co przesądziło o tym, że trener go dał mu tą wolną rękę, że nie widzi go tutaj w składzie? Kamil jest utalentowanym zawodnikiem, ale myślę, że od tego czasu, kiedy został odsunięty do dwójki, mentalnie nie może wrócić do siebie i dla niego na pewno będzie lepszym wyjściem odejście gdzieś albo niżej, albo do tej samej ligi, ale zmiana otoczenia na pewno mu się przyda. Jeżeli nie ma żadnych pytań z sali, to ja jeszcze pozwolę sobie zadać dwa pytania, które zostały zadane drogą mailową i nie powielają się z tym, co już zostało poruszone. Pytanie do trenera Marka Saganowskiego. Nie oczekuję ujawnienia taktyki na mecz z Olimpią Grudziądz. Tutaj pytanie zadane przez Łukasza Pawlika z gol.pl. Proszę jednak trenera o udzielenie odpowiedzi, co oprócz zwycięstwa w tym niedzielnym meczu sprawi, że będzie czuł pan satysfakcję po zakończeniu spotkania. Kadra została stworzona przede wszystkim pod względem mentalnym. Dla mnie dużym zwycięstwem będzie zaangażowanie drużyny na 100%, wybieganie meczu, tak żeby kibice byli zadowoleni, żeby widzieli, że każdemu z tych zawodników zależy na tym, żeby te 3 punkty zostały w Sosnowcu. Ponadto chciałbym, żeby kibice też byli zadowoleni z tego, jak będziemy się prezentowali ofensywnie. I jeszcze jedno pytanie. Czy można powiedzieć, że rywalizacja między pierwszą a drugą ligą jest podobna i czy jakie są według trenera najważniejsze różnice pomiędzy tymi rozgrywkami? Każda liga ma swoją specyfikę i druga liga tak samo ma swoją specyfikę. Tutaj są zespoły, które awansowały z trzecich lig, wchodzą pierwszy raz na poziom centralny. Te zespoły też bardzo mocno później się liczą w meczach o wyjście do pierwszej ligi. Pierwsza liga ma to za sobą, że drugoligowcy, którzy wchodzą do pierwszej ligi, grają już na tym centralnym punkcie i takich dużych różnic nie ma. Na pewno dużo takich trenerów nowych, którzy się pojawiają w drugiej lidze,
ze świeżością taką taktyczną będą zaskakiwali nas w meczach poszczególnych. Więc jest dużo różnic. Wydaje mi się, że trochę mniej jakości, jeśli chodzi o poszczególnych zawodników, o indywidualności, ale też będą zawodnicy, którzy mogą grać pół roku i później już bywać na meczach w Ekstraklasie, czy grać w Ekstraklasie. Dlaczego? Dlatego, że się tutaj bardzo dobrze pokazują i z racji tego, że byłem trenerem przez 2,5 roku na poziomie drugiej ligi, mogę to swobodnie powiedzieć. I jeszcze jedno pytanie skierowane do dyrektora sportowego Grzegorza Kurdziela, również przez Łukasza Pawlika z portalu gol.pl. Czy da się określić, jaki transfer w tym letnim okresie przygotowawczym, w letnim okienku transferowym był największym wyzwaniem dla pionu sportowego? Myślę, że akurat nie można powiedzieć, że jakikolwiek z tych transferów był bardzo dużym wyzwaniem ze względu na to, co powiedziałem wcześniej, że każdy z tych zawodników określił, że chce grać za Głębię Sosnowiec, a później naszą rolą jako klubu było się dogadać z zawodnikiem i ten proces był bardzo sprawny. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję za udział w tej konferencji prasowej i serdecznie zapraszamy wszystkich na inaugurację sezonu i niedzielny mecz z Olimpią Grudziądz. Dziękuję bardzo.